Człowieka, który siedzi obok mnie, znają Państwo oczywiście, kiedy recytuje dla nas piękną poezję, Krzysztof Kamiński. Dzień dobry Państwu. Dziś może powiem w nietypowej roli, ale tylko u nas w studiu, bowiem tą rolę już od 20 lat sprawujesz i to z powodzeniem, muszę powiedzieć. To właśnie pupile Krzysztofa Kamińskiego, psy rasy, o której będziemy dzisiaj mówić, Rottweiler. Te właśnie pieski zostały okryte tak niezbyt pochlebną, pozytywną sławą w Polsce i nie tylko. Wiele dramatów ludzkich wiąże się z tymi pieskami. Oczywiście, drodzy Państwo, naszym zadaniem nie będzie przekonać Państwa co do naszej słuszności. Nie będziemy tutaj obrońcami tych psów, szczególnie ja nie będę obrońcą tych psów. Krzysztof zapewne będzie niestety obrońcą, bowiem jak widać, lubuje się w tej rasie, ale myślę, że wiele spraw, które przedstawi nam o tej rasie, o tych pieskach, pomogą nam inaczej spojrzeć na te czworonogi, bowiem nie wszystko, co pisze się i mówi, może być prawdą. Może to tylko zbieg okoliczności, jak wspomniałem w swoim Krzysztofie komentarzu wstępnym, że to może człowiek zawinił, a nie pies w tych konkretnych przypadkach, gdzie rzeczywiście doszło do wielkiego dramatu, a więc może zacznijmy naszą rozmowę od tego, co to jest za rasa, czy to są jakieś krzyżówki, bo być może kiedy pewną rasę krzyżuje człowiek, kiedy ingeruje bezpośrednio w przyrodę, on jest sprawcą nieszczęścia. Czy Rottweiler to krzyżówka, czy to jest pies z krwi i kości bez ingerencji człowieka? Absolutnie nie. To jest jedna z najstarszych ras na świecie. Jest to pies, który sięga czasów legionów rzymskich. Te psy służyły do konwojowania bydła. Właściwie przez cały okres swój w ogóle nie były krzyżowane. Znaczy wzorzec Rottweilera minimalnie się zmienił. Ingerencja człowieka jakby w eksperymenty hodowlane jest tutaj minimalna. Jest to wspaniała rasa, niemiecka rasa, są to psy bardzo lojalne, bardzo uczciwe, bardzo przywiązujące się do swojego właściciela i one właściwie wybierają tylko i wyłącznie jednego pana, są gotowe oddać życie za swojego pana. Natomiast co do tej opinii, która krąży, ja myślę, że w większości przypadków człowiek jednak zawinił. Krótko mówiąc, żeby takiego psa posiadać, trzeba najpierw nabyć troszeczkę wiedzy, ponieważ jest to pies o wielkiej osobowości i nie należy tej osobowości bagatelizować. Większość właścicieli kupuje sobie psa na zasadzie jakiejś maskotki, na zasadzie czegoś, co ma mu towarzyszyć dla zabawy albo dla zabicia nudy czy czasu. Ja mam wielki respekt do osobowości tej rasy i bardzo poważnie do tego podchodzę i bardzo szanuję tę rasę. Nim nabyłem tę rasę, bardzo dużo czytałem na ten temat. Krzysztofie, ja Ciebie już przedstawiłem, oczywiście byłoby nie taktem, żeby naszych głównych bohaterów, czy będą pozytywne, czy negatywne, tak, przedstawić. To jest mój najwierniejszy przyjaciel, to jest Cliff von Achenetoa, to jest Cliff z hodowli niemieckiej, jednej z najlepszych hodowli w Niemczech i w Europie. Słyszałem, że ma jakieś osiągnięcia światowe. Tak, to znaczy w 1991 roku odniósł olbrzymi sukces na światowej wystawie w Dortmundzie. To jest jedna z największych wystaw na świecie i najbardziej liczących się wystaw na świecie. I tam zdobył drugie miejsce, tytuł wicemistrza świata, także to był nieprawdopodobny sukces. Poza tym no, te hodowle niemieckie są niesamowicie wyselekcjonowane, te rottweilery są bardzo czyściutkie, szlachetne i tak dalej. Natomiast Sunia, która tutaj leży obok niego, to jest jego małżonka, Lea, też z tej samej hodowli od pana Essera z Niemiec, Lea von Achenetoa, świeżutka mamusia, bo ma w tej chwili szczeniaczki, także małżeństwo jest bardzo szczęśliwe i radosne. Ja się z tego też bardzo cieszę. No cóż, no wracając jeszcze do tej całej historii różnych afer i kłopotów, ja nigdy w życiu, a hoduję te psy 20 lat już, ponad z małą przerwą, nigdy nie miałem żadnego wypadku, żadnego kłopotu, nic się nigdy nie wydarzyło. Oczywiście trzeba mieć świadomość, hodowca, który posiada takiego psa, musi mieć świadomość, że jest to pies niesamowicie odważny i bojowy, ale niesprowokowany nie ma prawa właściwie ni stąd, ni zowąd zaatakować. Poza tym Rottweiler ma jedną wspaniałą cechę, że nim cokolwiek zrobi, to on ostrzeże najpierw.
Ja myślę, że niektóre wypadki, które się wydarzyły na świecie, mogły być też spowodowane jakąś dewiacją u psa. To tak jak u ludzi, prawda? Że zdarza się pies, który jest chory psychicznie. A ponieważ to jest hasło Rottweiler i to po prostu poleciało na zasadzie psy mordercy. Absolutnie się z tym nie zgadzam i uważam, że właściciel powinien mieć respekt przed zwierzęciem, tak samo zwierzę będzie miało respekt przed właścicielem. Muszę ci powiedzieć, że ja z pewnym respektem tu podchodziłem do tej rozmowy, ale zapewniałeś mi, że krzywda mnie się tutaj nie stanie. No nie, to nawet jest... Nawet miałbym się dodatkowo ubezpieczyć, ale nie zdążyłem, bo dziś niedziela. Myślę, że dotrwam do końca rozmowy. Aczkolwiek to zapewne. Przyjaźnie spogląda w moją stronę. Bardzo przyjaźnie i proszę zwrócić uwagę, jak on patrzy cały czas tutaj na mnie. On potrzebuje ciepła i miłości. Chociaż nie będę ukrywał, że w momencie zagrożenia, gdyby mnie się coś miało wydarzyć, jest niesamowicie skuteczny. Mnie się wydaje, proszę Państwa, że to trochę jest tak z tymi rottweilerami. To jest trochę tak, jakby chłopak, który zrobił 2 tygodnie prawo jazdy i od tatusia dostał pieniądze na Ferrari i nagle chciał je sprawdzić na katowickiej trasie. On się musi zabić, ponieważ nie ma świadomości, czym jedzie. I to trochę tak to wygląda. Natomiast ta opinia jest bardzo przesadzona. Bardzo często też jest tak, że dużo mężczyzn kupuje te psy czy właścicieli, żeby siebie w jakiś sposób nobilitować. Jedni kupują samochody świetne, inni psy. Rywalizują z tymi psami. Biją te psy, chcą przełamać te psy, chcą być psychicznie silniejsi od tych psów. No to są chore rzeczy, które wynikają już z dewiacji człowieka, a nie zwierzęcia. Ja nigdy w życiu nie uderzyłem moich psów, nawet gazetą. To wszystko się odbywa na zasadzie głosu, gestu i ja potrafię po Piotrkowie spacerować z nimi i jeszcze z jednym psem owczarkiem niemieckim, bez kagańca, bez smyczy, przy nodze i się nic nie dzieje. Pozwolisz, że do tych czworonogów, które są u nas w studiu, powrócimy za chwilę, ale tak. My chcielibyśmy przybliżyć szkołę właśnie niemiecką. Mamy dużo materiału filmowego tak. I pozwolę Ciebie oczywiście o komentarz, a kolegów realizujących ten program proszę o pierwszy materiał filmowy. Za chwilę będzie materiał filmowy, będzie to szkoła, myślę, w Niemczech, skąd pochodzą właśnie te czworonogi nasze w studiu. Urocze, kochane i bardzo przyjacielskie. Jeszcze jesteśmy w studiu. Pokaż buzię, się przeniesiemy. Pokaż buzię troszeczkę Państwu, bo się tak do mnie odwróciłeś. W razie przyjaźnie i spokojnie tak, się spisuje. Ma tremę przed kamerą. Wierszyków nie będziesz recytował, także możesz spokojnie pokazać, jaki jesteś ładny pieseczek. Ja go może Antoni jakoś tak troszeczkę ułożę, bo on już poszły ładny, chodź tutaj. Waruj, siad, waruj ładnie, waruj. Tak, ładny pies, tak. Tam popatrz troszeczkę w kamerę. Tego nie było oczywiście w scenariuszu, a więc nie umówiliśmy się z Krzysztofem, ale jak widać psy są bardzo posłuszne i wskazuje na to, że... Są bardzo karne. Daj głos. Tak jest, kichnął sobie. Te powarkiwania wyglądają. I teraz wyglądają. Krzysztofie, pierwszy materiał filmowy mamy. To jest, proszę Państwa, hodowla u pana Essera, mojego serdecznego przyjaciela, hodowcy niemieckiego. To są małe szczeniaczki. I tutaj, ile się nie mylę, któryś z nich jest właśnie mój Cliff, który już dzisiaj ma 10 lat. Jest to jedna z najlepszych hodowli w Europie. Psy pana Essera zdobywały tytuły na wielu wystawach światowych. Ojciec, którego później zobaczymy, mojego Rottweilera, Ivan von Fossedreifel, był wielokrotnym mistrzem Europy, mistrzem świata. Pies, który został na wystawie w Berlinie wyceniony na 200 tysięcy marek. Także brzmi to bardzo, może szumnie, ale dla hodowców z prawdziwego zdarzenia, no niestety, tak to wygląda. Będziemy mieli później okazję, z tego co wiem, zobaczyć, jak potrafi być wyszkolony znakomicie Rottweiler i jak potrafi działać na jedno hasło swojego właściciela. Jedyna jeszcze taka rada dla hodowców Rottweilera, żeby te psy zagłaskiwać na śmierć, żeby miały kontakty z dziećmi od szczeniaka. Tu jest też właśnie pokazane miejsce, gdzie państwo eserowie sobie spacerują ze swoimi pupilkami. To jest Bergheim, 100 km od Dortmundu na południu Niemiec. I są to ludzie, którzy bardzo kochają w ogóle psy. Jest to ich niesamowitą pasją. Bez tego chyba, wydaje mi się, nie mogliby żyć. I teraz przeniesiemy się do studia. Za chwilę kolejne materiały filmowe związane
ze szkoleniem właśnie tego gatunku, tej rasy psów. Tak. Też w Niemczech, to szkoła niemiecka, jak wspomniałeś. Tak, oni bardzo rzetelnie, ja przepraszam, że ci przerywam, oni bardzo rzetelnie do tego podchodzą. Hodowca z prawdziwego zdarzenia niemieckiego jest około 3 razy w tygodniu na takim placu treningowym, gdzie ma Rottweiler kontakty z różnymi psami, z innymi psami i tak dalej. Nie jest wychowywany na dziko w kojcu, tylko ma kontakt i z psem, i z człowiekiem i dlatego mają te efekty. Nawet kiedyś sędzia niemiecki mi powiedział w Dortmundzie, że mamy po głowie polskie, Rottweilerów się poprawiło, natomiast są bardzo agresywne. A z czego się właśnie bierze, że właśnie ta polska odmiana, bo to już jest krzyżówka, Nawet nie krzyżówka może, tylko one nie są czysto wyselekcjonowane zupełnie jakby. Zauważyłem, że nawet kształt głowy tych polskich Rottweilerów jest zupełnie inny, bardziej potężny, tak, więc to musi być skrzyżowane. Tak. To znaczy, ta genetyka nie jest najczystsza. Ta niemiecka hodowla jest tak jak Niemcy, oni są bardzo solidni w tym wszystkim. I jest parę tych hodowli niemieckich klasy światowej, gdzie wybiera się najlepsze egzemplarze według wzorca. Rottweiler powinien być psem... Teraz widzimy wicemistrza świata. To jest Cliff. No bardzo ładnie tutaj, ja przepraszam, że patrzę na podgląd, ale bardzo ładnie tutaj wyszedł dziadek już, bo już 10-letni. Oni bardzo zwracają uwagę na eksterier. Rottweiler normalny nie powinien być psem bardzo potężnym. To musi być pies bardzo mocno, silnie zbudowany, ale jednocześnie elegancki i szlachetny. To trochę tak może jak, nie wiem, jak pan Baszanowski, ciężarowiec, który wyglądał na szczupłego, a był świetnie zbudowany. Ale powiedz, jak sobie radzisz, ty w tym momencie mężczyzna taki raczej szczupłej postury, trzymać takiego zwierzaczka, zadajesz bardzo mądre pytanie, bo cały problem polega nie na sile, tylko na porozumieniu psychicznym z tym psem. I to jest najistotniejsze. Ja nie muszę tych psów dźwigać, ani się z nimi szarpać, ponieważ one są bardzo karne i reagują na każde moje hasło i tak dalej. A więc w tym momencie dochodzimy do sedna sprawy, że przede wszystkim wyszkolenie, że tak zwane ułożenie psa decyduje o późniejszym jego życiu. Tak, oczywiście. I wydaje mi się, że jeszcze najważniejszą rzeczą jest starać się poznawać psychikę zwierzęcia, z którym się przebywa, bo to jest chyba najistotniejsze. A niedawno teraz oglądałem, przepraszam, taki reportaż o takiej małej dziewczynce, która ma niesamowitą psychikę, która potrafi się z jaguarem gdzieś tam bawić i się nic nie dzieje, ponieważ ona się nie boi tego, prawda? Zwierzę samo bez powodu nie ma prawa zaatakować, absolutnie nie. Ja przypomnę Państwu, że możecie Państwo korzystać z naszego telefonu redakcyjnego. Podam numer 732 1098. Wszystko, co dotyczy psów tej rasy, możecie Państwo zacząć odpowiedzi dzisiaj. Można się dowiedzieć wszystkiego niemal. Być może pewne wyjaśnienia szczegółowe Krzysztofa Kamińskiego pozwolą Państwu zmienić swoją opinię na temat tych psów, którym naprawdę być może zaszkodzono tymi niepochlebnymi raczej opiniami. Niepochlebnymi, ja z pełną odpowiedzialnością to powiem, że to właściwie człowiek powoduje. No, z jamnika można zrobić psa niesamowicie agresywnego, tylko z tą różnicą, że konsekwencja agresji jamnika będzie troszeczkę mniejsza niż Rottweilera, ale to wszystko człowiek robi. To jestem o tym przekonany i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Prosimy Krzysztofie o kolejny materiał filmowy. Będzie to zapewne wizyta w szkole. No zobaczmy. W Niemczech. Tak, to jest właśnie ojciec Cliffa, który tu jest pokazany, szkolenie na obronę, czyli krótko mówiąc na człowieka, który wszedł powiedzmy do posesji czyjejś, prawda? I proszę zobaczyć, człowiek się nie rusza, pies nie ma prawa go ugryźć, daje tylko znak swojemu właścicielowi, że coś się dzieje, prawda? Proszę zwrócić uwagę, jak odwraca głowę, jak czeka na hasło od swojego pana. O, i takim trochę to językiem scenariuszowym można opowiedzieć. Pan wyszedł z domu, zjawił się i znalazł na podwórku jakiegoś obcego sobie pana. I pyta się facet, co ty tutaj robisz? I teraz, proszę bardzo, nikt nikogo nie zagryza, nic się nie dzieje, pies czeka, a właściciel sprawdza, z jakimi zamiarami ten pan sobie przyszedł i spokojnie odchodzi, natomiast chuligan chce uciec i w tym momencie pies mu po prostu przeszkadza. I prawidłowo. I jedno hasło puść, pies natychmiast puszcza. Proszę zwrócić uwagę, to jedno hasło up, które krzyczy pan SR, pies reaguje natychmiastowo. Pozorant się nie rusza, pies też go nie napada, prawda?
nie ma prawa nic absolutnie zrobić, ponieważ człowiek jest statyczny. I to byłaby taka uwaga też dla, no właśnie, dla niektórych ludzi, że w sytuacji, kiedy pies gdzieś atakuje, najlepiej w ogóle nie reagować, stanąć, pokonać strach po prostu. Jest to może trudne, ale nie wykonywać żadnych gwałtownych ruchów, nie prowokować. Szczególnie psa. Przy tej rasie. Tak, szczególnie. W ogóle właściwie tak na dobrą sprawę przy każdej rasie, bo nawet pies najbardziej tchórzliwy w sytuacji, kiedy ktoś ucieka, nabiera odwagi. I tutaj na odległość atakuje tego pozoranta uciekającego i znowu będzie jedno hasło z odległości 50 metrów i pies natychmiast puszcza. Jest to perfekcyjne wyszkolenie psa i jakaś taka niesamowita symbioza właściciela i zwierzęcia, prawda? Ja tego psa znam osobiście, byłem w Niemczech, da się pogłaskać, nawet byłem... To jest ojciec, a za chwilę ujrzymy syna właśnie w studiu przy ulicy Jagiellońskiej Piotrkowi. Tak. Gdzie byłem Okazuje się, że Krzysztofie telewizja kablowa sięga aż do Niemiec. No, oglądamy teraz bardzo dobrze, na zdjęcia ojca Cliffa. Waruj, za moment waruj. Będzie Cliff studio przy ulicy Jagiellońskiej. Tak jest. Waruj. Poznał chyba ojca, bo zrywa się nam tu nasz Cliff. Tak. Ale myślę, że dotrwamy do końca rozmowy. No i to było jedno właśnie z tych. O, a tu jesteśmy teraz w studio i to jest właśnie Cliff. Zaraz będzie Cliff, ten wyżej stoi, och, ten siedzący tutaj. To jest właśnie syn psa, którego widzieliśmy przed momentem, który demonstrował nam obronę tak. posesji w Niemczech. Ja jeszcze chcę na ten temat, przepraszam, że przerywam, kiedy byłem potem moją suczkę z moim przyjacielem i jego córką, która miała wtedy 9 lat, ta córeczka wyszła w stado 10 rottweilerów pana SR-a, nie obawiając się niczego, był tam też Iwan, mogła je głaskać, dotykać i tak dalej. W nagrodę dostała wielki puchar od pana SR-a za odwagę, żeby te opinie o tych rottweilerach troszeczkę zmienić, bo to naprawdę tak nie jest. Krzysztofie, potężny pies, myślę, że i sporo zje, a przede wszystkim czym takiego psa karmi się? Suchą karmą. To jest sucha karma Pedrygi Pal, czy no w tej chwili jest dostęp do tych wszystkich karm, czy Royal, czy jakiekolwiek inne z makaronem, z witaminami. I właściwie taki już dorosły Rottweiler, to on specjalnie nie wymaga już takiej ilości jakby pożywienia. Najbardziej kosztowny jest w okresie wzrostu, w okresie wzrastania, gdzie trzeba dać mu bardzo dużo witamin, dać mu trzeba mięso, no po prostu. No tak jak człowiekowi, no, który chce, żeby dobrze wyglądał i był zdrowy, prawda? Ile taki piesek kosztuje przede wszystkim? Bo... To znaczy szczeniaczek z... Dobrego miotu, tak, jak to mówią? Tak, bo to wszystko zależy z jakiej hodowli, prawda? To tak jak zależy z jakiej firmy się co kupuje. Otóż aktualnie szczeniak z dobrej hodowli niemieckiej, czyli krótko mówiąc z takiej hodowli jak tej, bo to jest no czyściutka niemiecka hodowla, tyle tylko, że w Piotrkowie. Kosztuje ponad 2000 marek, 2200 marek. Na warunki polskie troszkę taniej. My poprosimy zaraz kolegów o kolejny materiał filmowy. A to, proszę Państwa, jest właśnie pokazany trening, jak ci hodowcy 3 razy w tygodniu, tak jak już wcześniej mówiłem, przychodzą na trening. Ten pan, który tutaj go widzicie na ekranie. Nie tego, tylko tego poprzedniego, jest jeden z najsłynniejszych trenerów i znawców psychiki. No ten potężnie wyglądający mężczyzna może utrzymać. Tak. I proszę zwrócić uwagę, że każdy podchodzi do tego pana trenera, wita się, podaje mu rękę, czyli nie wykonuje żadnych gwałtownych ruchów. Pies nie ma prawa w ogóle zareagować na coś takiego. Absolutnie nie ma prawa zareagować. Tu są puchary pana SR-a, także proszę zobaczyć, on zjechał cały świat i cała Europa. Ja oczywiście nie odważę się podać ręki Cliffowi. Chciałbym ją zapracować w całości do końca programu. Znaczy nie chcecie zmuszać do tego, może... No nie ułatwiczyły się przed programem, więc damy sobie spokój. Za moment kolejny materiał filmowy, a ja Ciebie jeszcze może zapytam o taką sprawę. A więc z tego, co widzieliśmy w naszym materiału filmowym, przede wszystkim to siła spokoju człowieka może tak. decydować o powodzeniu w spotkaniu się z tym, no, bądź zdecydowanym obrońcą człowieka, tak bo tak mamy nazwać tak tego psa. Tak, bo on jest obrońcą człowieka i jest to pies, który, tak jak już powiedziałem, w obronie swojego pana odda po prostu swoje życie. To jest pies, który... Ale bywały, Krzysztofie, przypadki, że właśnie ten pies zagryzał pana.
Skąd się to wzięło? Ja słyszałem, że ponoć pies wyczuwał woń alkoholu, że może jest najbardziej agresywny. Tak, ale to dotyczy jakby każdego psa. Mnie się wydaje, że pod wpływem alkoholu nie powinno się mieć kontaktu z żadnym psem, bo to jest kompletne nieporozumienie. Pies odbiera to zupełnie inaczej i tak dalej. Zagryz pana, i ten wypadek był w Anglii, gdzie dwa rottweilery zagryzły swojego właściciela, kiedy był odwrócony do nich tyłem i szedł otworzyć bramę. Ja przypuszczam, ja nie chcę domniemywać, ja przypuszczam, że ten pan eksperymentował coś z tymi psami. Najprawdopodobniej musiał je bić, musiał je katować w jakiś sposób, chciał je przełamać. Jest to pies, który pamięta i po prostu, no to trudno, no, wziął rewanż. No. Tyle ze studia. Tak to wygląda. Na moment przenieśmy się po raz kolejny, zobaczymy materiał filmowy, a ciebie proszę o komentarz. Tak. Ach, to jest Cliff i Lea tutaj już w Piotrkowie, w moim ogrodzie, to jest kręcone. Ale wcześniej, gdzie młodsze te pieski. No w tym roku w wakacje, roku? Tak, tak, w tym roku w wakacje. One sobie tutaj, proszę zobaczyć, jak spokojnie sobie leżą, bardzo karnie. Lea jest troszeczkę niecierpliwa. A w tej chwili Cliff jest niecierpliwy, bo już spogląda coraz bardziej bardzo w swoje. Niecierpliwy, ponieważ on jest nieprawdopodobnie do mnie przywiązany i to jest... On już potrzebuje, i to jest najlepszy dowód, on już potrzebuje właśnie tego drapania za uchem, tych pieszczot, tego wszystkiego, co to wydawałoby się, że jest może trochę niemęskie, ale to tak jest, prawdziwy mężczyzna też tego potrzebuje. I też za uchem. I też za uchem. Także ja bym się tego nie wstydził, Rottweiler tym bardziej się nie wstydzi. A trzeba mu to po prostu dać. Kolejne przebitki filmowe. A tu, proszę Państwa, to jest cała trójka, bo to cała sfora i ten w środku jest owczarek niemiecki, czyli proszę zobaczyć, w jakiej symbiozie potrafi ta trójka funkcjonować. Nie dochodzi do żadnych konfliktów. Cliff jest po lewej stronie, Cando jest w środku i tutaj Lea. Hierarchia jest tutaj zachowana, jest wielka przyjaźń. Także wszystko można zrobić, jak się naprawdę chce. A więc, jako reasumując to, cośmy do tej pory powiedzieli. Krzysztofie, pisze się bardzo dużo się mówi. Fakt jest faktem, były przypadki, były ludzkie dramaty związane właśnie z tą rasą. Tylko nie wiem dlaczego, czy ta rasa miała jakaś pecha, że w kilku miesiącach kilka przypadków i to przeważyło opinii, bowiem wiele gatunków ras psów zagryza również, czy gryzie tak, ludzi. I o tym się nie i mówi. O tym się nie mówi, tak, tak. Albo mówi się bardzo krótko. Tak, o tym się jednym nie mówi. Jest pewne, że w tym momencie jest zarządzenie, że te psy zostały zaliczone, ta rasa psów do psów niebezpiecznych. Tak. Na hodowlę tych psów trzeba mieć zezwolenie. Ja uważam, że najwyższa pora, żeby coś takiego zrobić. Sam fakt zarejestrowania, że ktoś jest zarejestrowany, powinien troszeczkę tych właścicieli powstrzymać przed pewnymi rzeczami. Ja myślę, że to jest jeszcze troszeczkę za mało zrobione, ponieważ ktoś, kto się decyduje na Rottweilera, powinien był wykazać się pewnym zasobem jakiejś wiedzy i nawet przejść jakiś kurs, krótko mówiąc. Naprawdę. Żeby nie horroryzować, broń Boże, tego psa. Jednym słowem, krótko trzeba zapytać kogoś, dlaczego pan chce mieć Rottweilera, prawda? Dlaczego akurat ten raz? Na zakończenie naszej rozmowy chciałbym, żebyś jeszcze raz powtórzył wszystkim tym naszych telewidzów, którzy w obojętnie jakiej sytuacji zetkną się właśnie z tą rasą, może nie tylko z tą rasą, bowiem tak, tak, wszystkich psów, ale wyjątkowo z tą rasą, bowiem wszyscy utożsamiamy właśnie Rottweilera z tą... Natychmiast morderstwem. No i jedyna moja jest taka rada, jeżeli gdzieś jakiś biegnący Rottweiler samowolnie po ulicy, bez kagańca i bez smyczy, co już jest dla mnie w ogóle niedopuszczalną historią. Ja nigdy w życiu nie pozwalam sobie na to, żeby pies gdzieś tam biegał bez mojej kontroli. To jest wina właściciela. Ale jeżeli już coś takiego się zdarzy, to żeby w ogóle nie wpadać w panikę. Absolutnie nie wpadać w panikę. Nie prowokować żadnymi gwałtownymi gestami, jakimś czułym słowem i zachować statyczność. Jestem przekonany, że się nic nie wydarzy. Nie robić żadnych gwałtownych ruchów ani ręką, ani nogą. Ani ręką, ani nogą. Spokojnie, ciepło, łagodnie do tego psa coś powiedzieć. I to jest cała tajemnica. Natomiast te przypadki, które się zdarzyły, no zdarzają się, no nie mamy na to wpływu, a myślę, że media, prasa i tak dalej, no chcą krzywdę zrobić tej jednej z najstarszych i najcudowniejszych ras, bo tak właściwie przylgnęło do Rottweilera, że jest mordercą. Zapominamy, że już po Rottweilerze został wyhodowany pitbull amerykański, który jest nieprawdopodobnie niebezpieczny, czy bull terrier, który został wyhodowany przez Anglików typowo do walki, prawda?
I o nich się mówi mniej, natomiast o tej rasie, która jest w ogóle niezdegenerowana i która ma w genetyce szlachetność, krąży taka opinia. Ja chciałbym zdecydowanie to odkręcić i zresztą no jestem jakby korpusem delicti tego, ponieważ przez 20 lat nie wydarzyło mi się nic, a widziałem tych wystawów, tych psów na wystawach naprawdę tysiące, bo zjechałem prawie całą Europę, gdzie w ringu jest 20-30 psów i się nic nie dzieje, nie dochodzi do żadnych konfliktów. Muszę ci powiedzieć, że chyba przykładem będę po dzisiejszej rozmowie ja, bowiem dotrwałem do końca rozmowy, aczkolwiek byłem pewien obaw, że może do tego nie dotrwam. Żyję, a więc nic mi się nie stało. Może dlatego, że siedziałem spokojnie i nie dokuczałem właścicielowi. No chyba tak. A więc dziękuję Tobie. To ja dziękuję Antoni serdecznie. Dziękuję Twoim Państwu podopiecznym za przybycie do studia. Zachowały się dzieli wspaniale, szczególnie Cliff, bohater, wicemistrz świata. Są bardzo zrównoważone psy. Czy ja mogę pogłaskać? Nie stracę ręki? Nie, no skąd? Chciałbym go stracić. Możesz lepo pogłaskać, Cliff, bo on jest troszeczkę podniecony za bardzo. Cliff. On chce się bawić już teraz, o, i to jest zabawa. Ja już raczej się pożegnam z Cliffem. On już chce się bawić, drodzy Państwo, Lea też, bo one są już troszeczkę zmęczone. Krzysztofie Kamińskiemu. Krzysztof Kamiński ja dziękuję Państwu. Będzie u nas dzisiaj jeszcze w naszym magazynie.